Witam wszystkich, zagrajmy w Dungeon Keeper 2. Niestety chciałem najpierw nagrać Dungeon Keeper 1, ale... No Fraps nie chce mi nagrywać mi menu, tylko samą grę. Całą rozgrywkę jest w środku. A w Dungeon Keeper 2 natomiast nie chcę nagrywać filmów. Ale wolę jednak, żebyście widzieli wszystko co robię w menu, niż żebyście widzieli tylko jak gram. No to zaczyna. Nowa kampania. Tak. Rozpoczynamy. Tutaj widzimy mapę całej krainy. Rozpoczynamy z tego miejsca. Będę zostawiał wszystkie gadki, rozmowy i tak dalej. Jeśli uda mi się, będę wrzucać też wszystkie filmy. I tego typu rzeczy. Śmiechowice. Witaj, strażniku. Przed tobą szczęśliwa i beztroska kraina, którą kieruje miejscowy bohater, niejaki Lord Antoniusz. Posiada on pierwszy z klejnotów przejścia, które są ci niezbędnie potrzebne. Naucz się, jak budować loch i zgromadź swe siły, by zgnieść Antoniusza niczym mrówkę i zetrzeć uśmieszek z jego twarzy. Tak. Mamy tutaj cele główne oraz cele poboczne. Cele poboczne nie są wcale potrzebne, dodają nam jedynie punktów. Oto serce twego lochu. Broń go dobrze, gdyż jeśli pozwolisz je zniszczyć, stracisz tę krainę na zawsze. Oto nadchodzi dobry Lord Antoniusz, ten, który ma w swym posiadaniu klejnot przejścia. Nie należy atakować go bez wsparcia silnej armii. Leżę. Kurnik. Po pierwsze, potrzebujesz pieniędzy. Kliknij na połyskującym złożu złota. Chochliki zaczną kopać na wyznaczonym obszarze. Dobra robota. Teraz twoje wierne, pracowite chochliki będą przenosić wydobyte złoto do serca twego lochu. Gdy złoto znajdzie się przy sercu, będzie można je wydać. Złota skala podaje stan rezerw gotówkowych. Niezły początek, doprawdy. Ale potrzeba ci jeszcze więcej pieniędzy.
Musisz wydobyć 12 tysięcy talarów. Tak. Gdy pierwszy raz grałem w tą grę, próbowałem naciskać na chochliki. Podnosisz stwora. Aby go puścić, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym punkcie swojego lochu. Próbowałem naciskać chochliki, żeby zaczęły coś robić, budować i tak dalej. Jednak okazało się, że tutaj musimy tylko naciskać, a stwory robią właściwie co chcą. Więc tak, musimy teraz wydobyć więcej złota. Wydobywamy. Chciałem najpierw zrobić pierwszą część, żeby później mógłbym porównywać do pierwszej, do drugiej części różnice, jakie są. I tak tam. Obserwuj. Nad chochlikami unoszą się czerwone kwiatki. Są one miarą zdrowia twych stworów i nabytych umiejętności, a także przedstawiają ich nieskomplikowane myśli. Jednak niestety. Albo będę nagrywać tylko drugą część, albo nagram pierwszą po prostu rozgrywkę i nie będziecie niestety widzieć, co takiego robię w menu. Chociaż... jest tam jedna rzecz, którą chciałem pokazać. Takie rozmowy też mentora. O ten człowiek, który nam pomaga. Świetna robota, strażniku. Nie przeszkadzaj mi. Teraz możesz zwerbować dla swojej sprawy więcej stworów. Widzisz ten portal w pobliżu serca lochu? Of course. Twoje chochliki powinny się do niej dokopać. Przejmą portal dla ciebie. Wtedy zobaczysz, jakie bestie się z niego wynurzą. No, okej, to jest portal. Z niego wychodzą stwory w zależności od tego, jakie posiadamy komnaty. Na początku gry mamy tylko leże oraz kurnik. Tak tylko rozglądam się, ile jeszcze tu zostało złota. Ponieważ innym sforom musimy już płacić. Chochliki nie potrzebują zapłaty. Zapłatą dla nich jest to, że mogą żyć. Okej. Musimy troszkę zostawić czasu chochlikom, żeby mogły wzmocnić ściany. Tak, aby przeciwnik nie mógł się przebić. Niestety w drugiej części jest już tak, że przeciwnik może się przebić nawet przez wzmocnioną ścianę. W pierwszej części przeciwnik nie może przebić się przez ścianę wzmocnioną. W drugiej niestety może. Obserwuj swój portal. Jest to brama, przez którą do twojej krainy wchodzą nowe stwory. Przyciągane przez różne komnaty twojego lochu. No, tak jak już mówiłem. W twoim podziemiu pojawił się goblin. Jeden goblin to tchórzliwa miernota, ale stado to już coś, z czym należy się liczyć. I przyszedł nasz pierwszy stwór. Twoje gobliny potrzebują legowiska, w którym mogłyby się zdrzemnąć. Zaznacz pulsujący obszar, aby chochliki zrobiły wykop. A oto i nasz goblin. Podstawowy stwór w grze. Oczywiście słaby. Jak zwykle na początku gry. Czasami jest minus. Policzek. By wymierzyć następny, kliknij prawy przycisk myszy na dowolnym swoim stworze, a potem obserwuj go. Będzie działać nieco szybciej, ale przy okazji poniesie niewielkie obrażenia. Można uderzać stwory, aby pracowały szybciej. Jednak trzeba uważać, żeby nie używać tego zbyt często, bo tracą przy tym trochę punktów zdrowia. Chochliki rozwalają ziemię bardzo szybko, to dobrze. Ja będę dosyć często zapisywać, ponieważ pamiętam, że ta gra lubi się wyłączać bez powodu.
Dobrze. Kliknij na symbolu łóżka. Następnie wyznacz leże, które będzie w stanie pomieścić wszystkie stwory, jakie przejdą przez twój portal. 3x5 segmentów powinno wystarczyć. Pamiętaj, że budowa komnat kosztuje. Leże zostało wybudowane. Kliknij prawym przyciskiem myszy, by wyłączyć tryb budowania. Widzę, że niektóre chochliki otrzymały już drugi poziom. Gobliny są wypoczęte, ale głodne. Nic nie wytłumaczę. Rozkaż chochlikom kopać na pulsującym obszarze i wybuduj kurnik w taki sam sposób, jak wcześniej legowisko. Ponieważ w drugiej części jest tak, że stwory otrzymują wyższe poziomy doświadczenia podczas prac, tak jak chochliki, lub podczas walki, tak jak inne stwory. Coś wiesz. Na razie nic nie mam do powiedzenia. Czasami chochliki się zacinają i po prostu stoją w miejscu. Potem biegną w inne miejsce, w którym i tak nie ma nic do roboty. Musisz wybudować kurnik. Uaktywnij symbol kurczaka, a następnie klikaj na segmentach, które zostały przez ciebie wcześniej zajęte. Dobrze ci idzie, strażniku. Widzisz? Gobliny wyspały się w legowisku i mają brzuchy pełne cieplutkich, mięciutkich kurczątek. Nie dekoncentruj się jednak. Wkrótce przybędzie więcej goblinów i twoja armia stanie się wystarczająco liczna, by zaatakować lorda Antoniusza. Jak zwykle zapomniałem wspomnieć o najważniejszej rzeczy. O, co się dzieje? Dobra, nieważne. No nie, coś tu się dzieje. Ktoś kopie. Dobra, nieważne, potem się okaże. W tej grze gramy jako zły. Wyczuwam włamanie. A jednak. Sługusy Antoniusza przebiły się przez ściany lochu. Spójrz na nich, klikając prawy przycisk myszy na pulsujących ostrze. Nie obawiaj się jednak. Tym razem to tylko krasnoludy. Niewielkie zagrożenie dla swoich goblinów. Bezradne krasnoludy właśnie giną. Obserwuj białe kwiatki zdrowia, pojawiające się nad ich głowami. Gdy wróg jest bliski śmierci, widać tylko jeden, ostatni płatek. Teraz dokończę to, co chciałem powiedzieć. W tej grze gramy jako zły. Więc tutaj nie będziemy niszczyć żadnych potworów, będziemy za to zabijać, wyrzynać. Tudzież zajmiemy się dużo ciekawszymi zawodami wojny. Twój oddział goblinów jest wystarczająco liczny, by zaatakować Antoniusza i wyłuskać klejnot przejścia. Kop na północ. Zadufany w sobie przeciwnik czai się w twierdzy. Północ, kopiemy tu. Dobra, złoto już jest nieważne. Teraz niech wszyscy kopią do góry. Czy do góry? Odejdź, strażniku! Twoje złe moce nie splugawią śmiechowic! Lord Antoniusz ośmielił się odezwać. Zauważ, że płatki jego kwiatu zdrowia mają specjalny kształt. Znaczy to, że Lord jest twoim głównym celem. Załatw go. Serce twojego lochu jest pełne. Mieści nie więcej niż 16 tysięcy sztuk złota. Brawo, strażnik. Lord Antoniusz. Klejnot przejścia leży przy jego bezsilnym zapłonie, czekając na zebranie przez rogatego. A oto i on. Rogaty w drugiej części pojawia się
też przy zabieraniu klejnotu. Ale będzie nam pomagać w grze, nie martwcie się. Oh yeah, mamy pierwszy klejnot. W bibliotece powstają nowe zaklęcia. W siłowni stwory szlifują swoje umiejętności bojowe.